26 czerwca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury zorganizowano konferencję prasową, w trakcie której parlamentarzyści, senator Zdzisław Pupa i poseł na Sejm Kazimierz Moskal wręczyli czeki z Funduszu Inwestycji Samorządowych dla samorządów powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Dodatkowe środki na bliskie ludziom inwestycje zostały przekazane w ramach rządowego programu Tarcza Antykryzysowa. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na krótkim briefingu prasowym, briefingu zorganizowanym w Sędziszowie Małopolskim, briefingu poświęconym Funduszu Inwestycji Samorządowych, który nie tak dawno wraz z tarczą antykryzysową 4.0 został przez Parlament uchwalony, podpisany przez prezydenta Andrzeja Dudę. A dzisiaj gościmy naszych parlamentarzystów, pana senatora Rzeczypospolitej Polskiej Zdzisława Pupę, pana posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kazimierza Moskala oraz naszych kolegów samorządowców. Bardzo serdecznie witam kolegę z Ropczyc, burmistrza Bolesława Bujaka. Witam wójtów gmin ościennych, naszych ościennych, czyli Ropczyc i Sędziszowa Małopolskiego, pana wójta gminy Wielopole Skrzyńskie Marka Tęczara. Witam wójta gminy Ostrów Grzegorza Orzoga oraz wójta gminy Iwierzyce Ryszarda Filipka. Tak jak mówiłem, dzisiejsze spotkanie z Państwem, z mediami poświęcone jest temu funduszowi, decyzjom związanym z tym funduszem i środkom finansowym, które zostały przyznane poszczególnym samorządom na realizację zadań inwestycyjnych. O tym za chwileczkę powiedzą panowie parlamentarzyści, a my za pośrednictwem lokalnych mediów chcielibyśmy poinformować i informujemy tym samym mieszkańców powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego o przyznanych środkach, a co za tym idzie oczywiście o być może powrocie do tych zawieszonych czy odsuniętych w czasie inwestycji, które planowaliśmy na początku jeszcze tego roku budżetowego. W tej chwili oddaję głos panu senatorowi Rzeczypospolitej Polskiej, panu Zdzisławowi Pupie. Szanowni Państwo, z inicjatywy pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy powstał Fundusz Inwestycyjny Inwestycji Samorządowych. Ten fundusz wpisuje się w tarczę antykryzysową spowodowaną tym, że gospodarka spowolniła, że wpływy do budżetów są mniejsze, że wpływy do samorządów również są mniejsze. Utracone, jakby się wydawało, szanse związane z normalnym funkcjonowaniem samorządów ma ten fundusz inwestycyjny wyrównać. I ten fundusz właśnie temu służy, aby pieniądze, które zostały, jakby można powiedzieć, utracone, czy nie zostaną, nie są wpływami do budżetu samorządów, mają być wyrównywane przez właśnie Fundusz Inwestycji Samorządowych. Taką decyzję podjął pan prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. I został przygotowany przez rząd specjalny algorytm, który wyznacza, pokazuje, jak należy uzupełnić te brakujące fundusze dla samorządów gminnych. Te pieniądze nie tylko wyrównują i dają szansę rozwoju inwestycji samorządowych, ale dają również możliwość, w jakiś sposób perspektywy działań, które właśnie służą rozwojowi poszczególnych samorządów. Dlatego wzięto pod uwagę plan inwestycyjny poszczególnych gmin. Nie stan realizacji inwestycji, ale plan inwestycyjny gmin. Dlatego te fundusze są, można powiedzieć, zróżnicowane. Najmniejsza, jakby można powiedzieć, pomoc dla samorządu wynosi 500 tysięcy złotych, największa 93 miliony złotych. To w zależności od miasta, wielkości, ale również od planowanych inwestycji. Dlatego na nasz teren gminy Sędziszów, na teren powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego trafia niebagatelna kwota, bo blisko 7 milionów złotych jest rozdzielone na poszczególne samorządy, łącznie z samorządem powiatowym. Te pieniądze trafią na inwestycje różnego rodzaju, na drogi, na szpital, na przychodnie, na szkoły, w zależności od potrzeb lokalnych i można powiedzieć widzenia potrzeb samorządu lokalnego. Dlatego, szanowni Państwo, pozwolicie, że za niedługo, za chwilę wręczymy te promesy, które będą, jakby można powiedzieć, są oczekiwane przez samorząd. Ale również trzeba zwrócić uwagę na fakt, że została już podjęta inicjatywa samorządowa, która przyczyni się do tego, że te pieniądze zostaną w miarę szybko wypłacone. Warunkiem tego jest to, aby nie doszło do pewnych działań obstrukcyjnych w Senacie. Wiemy, że Senat jest
rządzone w tej chwili większością przez Platformę Obywatelską, przez Koalicję Obywatelską i tu mamy problem i zależy nam na tym, żeby ta sprawa, jeżeli przejdzie przez Sejm, została szybko załatwiona również przez Senat. Jeżeli tak się stanie, prezydent Andrzej Duda podpisze szybko tą ustawę i te pieniądze tak oczekiwane trafią do samorządów. Chcę zwrócić uwagę na istotny fakt, że te pieniądze mogą być przeznaczone na różne cele, łącznie z tak zwanym wkładem własnym. Czyli samorządy mogą te pieniądze pomnożyć dodatkowo, traktując jako wkład własny do inwestycji, które wymagają tego wkładu własnego, szczególnie jeżeli chodzi o pieniądze unijne. Dlatego ta inicjatywa jest niezmiernie ważna, istotna i myślę, że samorządy potrafią i wiedzą, jak pomnożyć te pieniądze, aby rozwój nie został zatrzymany, ale jeszcze bardziej dynamika jego została utrzymana i powiększona. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie panu senatorowi, który wprowadził nas w szczegóły tego projektu prezydenckiego Funduszu Inwestycji Samorządowych. O zabranie głosu proszę w tej chwili posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pana Kazimierza Moskala. Dziękuję bardzo. Na wstępie pragnę podziękować wszystkim burmistrzom z gminy Robczyce, z gminy Sędziszów, wójtowi Wieżyce, Ostrów, Wielopole Skrzyńskie i panu staroście za to, że tutaj dzisiaj my z panem senatorem przekażemy symbolicznie promesę na środki, które zasilą budżet samorządu. Samorządy od samego początku, kiedy koronawirus dotknął Polskę, cały świat, mówiły o pewnych problemach, które mają, bo rzeczywiście są mniejsze dochody i trudno jest zrealizować inwestycje, które były zaplanowane na 2020 rok. W związku z tym też, tak jak pan senator już wspominał, pan prezydent i rząd podjęli decyzję, że będzie pewna pula środków, która zasili budżety samorządów terytorialnych. I jest to kwota w skali ogólnopolskiej 6 miliardów złotych. 5 miliardów pozyskają samorządy gminne, natomiast 1 miliard samorząd powiatowy. Tak jak też pan senator wspomniał, jest pewien algorytm, który decyduje o wysokości przyznanych środków, bo rzeczywiście głównym takim miernikiem i głównym elementem, który decyduje o wysokości, to jest zaplanowane inwestycje, wydatki majątkowe na 2020 rok. I to powoduje, natomiast też jest brany pod uwagę wskaźnik zamożności, ale jeżeli też nie ma w budżecie wielu środków zaplanowanych inwestycji, jest to pewien problem. Nasz powiat, tak jak już zostało tutaj zaznaczone, będzie miał blisko 7 milionów złotych, z tym, że poszczególne powiaty, no największym powiatem, który może nie powiatem, tylko gminą, która może poszczycić się, to ponad 1 400 000 złotych, to jest gmina Iwierzyce i też około 1 400 000, gmina Robczyce, gmina Sędziszów. Mam nadzieję, że dalsze działania one rządu czy parlamentu spowodują, że ten ubytek środków, który jest w samorządach, będzie jakoś zrekompensowany. Może jakiś jeszcze inny, kolejny program. Natomiast jest to pierwszy znaczący krok. Bo też chciałbym powiedzieć, że środki, które są przeznaczane dla głównie przedsiębiorców i dla pracowników, to ponad 400 miliardów złotych w skali ogólnopolskiej. Natomiast jeżeli chodzi o powiat robczycko-sędziszowski, to obecnie jest około 100 milionów złotych przeznaczonych dla przedsiębiorców i dla pracowników. Jest to znaczące wsparcie przedsiębiorców, bo szczególnie chodzi o miejsca pracy. Ale teraz życzę samorządom, żeby zrealizowali to, co planowali na początku 2020 roku. Mam nadzieję, że wspólnie uda się zrealizować wiele inwestycji potrzebnych dla społeczeństwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie panu posłowi. O zabranie głosu proszę pana starostę powiatu robczycko-sędziszowskiego, pana Witolda Darłaka. Szanowni Państwo, bardzo się cieszymy, że takie wsparcie dla samorządów będzie miało miejsce, bo to są
jak tutaj było zaznaczone, póki co promesy. My samorządowcy na pewno te pieniądze wiemy jak spożytkować, wiemy jak je wydać. Na pewno pełną pulę tych środków, bo to są, przypomnę, możliwości, maksymalne możliwości, jakie samorządy te dofinansowania mogą otrzymać. Bardzo różne te kwoty są. Cieszę się, że taka kwota dla samorządów gminnych, dla samorządu powiatowego trochę mniej, ale też chcę uzupełnić, że ta tarcza niedawno przyjęta 4.0 dla samorządów przewiduje również dodatkowe środki dla samorządu powiatowego ze sprzedaży gruntów Skarbu Państwa. Starosta na terenie powiatu jest przedstawicielem Skarbu Państwa i środki, które takie grunty na przykład z wieczystego użytkowania będą sprzedawane, połowa środków, które za te grunty będzie otrzymał Skarb Państwa, trafi na konto samorządu powiatowego. Takiej sprzedaży spodziewamy się już niedługo, już na wakacjach, więc z tej sprzedaży spora część środków trafi do samorządu powiatowego. Każdy grosz, który samorząd otrzymuje, na pewno jest właściwie wydatkowany. Śmiem twierdzić, tutaj może trochę w imieniu wszystkich samorządowców powiem, że każde pieniądze, które otrzymujemy z zewnątrz, na pewno są w bardzo przemyślany sposób wydatkowane, ale bezpośrednio wpływają na pewno na podnoszenie komfortu życia mieszkańców poszczególnych gmin, mieszkańców powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Bardzo się cieszę, że takie wsparcie było, bo też muszę stwierdzić, te sprawy związane z epidemią, związane z tym, że no niestety nie można było mieszkańców wprost do urzędów, tak powiem, wpuścić. Te wszystkie obostrzenia, reżimy sanitarne spowodowały, że wpływy i w samorządach gminnych, ale również w samorządzie powiatowym w tym ostatnim okresie spadły i te środki są takim mniej więcej zrównoważone kwotowo zwrotu również tych utraconych, które przez epidemię, przez to, że mieszkańcy nie mogli na przykład rejestrować samochodów, czy wykupywać mapek w Wydziale Geodezji. Te środki samorząd powiatowy w wyniku właśnie tych wszystkich epidemicznych spraw zostały utracone. To jest rekompensata, bardzo się z tego cieszymy. Mogę powiedzieć, że niedługo będziemy w zarządzie powiatu zastanawiać się też, jak te środki wykorzystać, bo tych potrzeb jest wiele, ale no chcemy w taki sposób zrównoważony wydatkować na wszystkie gminy, wszystkie 5 gmin w powiecie Ropczycko-Sędziszowskim. Dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie panu staroście. Ja chciałbym tylko dodać, poinformować państwa i pewno samorządowców, być może jeszcze nie wszyscy o tym wiedzą, w jaki sposób będą realizowane wypłaty tych kwot. Tak więc od 1 sierpnia do połowy tego miesiąca będzie możliwość składania wniosków do wojewody podkarpackiego na te kwoty, o których tutaj parlamentarzyści mówili. Za chwileczkę zresztą będziemy mieć okazję odebrać od nich symboliczne czeki do połowy sierpnia, tak jak składanie przez samorządowców prostych, bardzo uproszczonych wniosków. Natomiast od września wypłata tych środków już do konkretnych budżetów gminnych. Chciałem tylko dodać, że te środki przyznane nie muszą być wydatkowane w roku budżetowym 2020, mogą przejść na rok następny, więc bardzo serdecznie cieszymy się z tej pomocy finansowej, bo jak doskonale wiemy i o tym również szeroko mówiliśmy, wszyscy samorządowcy, pan burmistrz Bujak, panowie wójtowie, ja sam osobiście również przekazywałem informacje dla mieszkańców, że te środki, wpływy do budżetu są mniejsze niż zakładaliśmy jeszcze końcem 2019 roku, początkiem 2020 roku. Te kwoty, o których tutaj mowa, powodują to, że powrócimy do tych inwestycji. Ja mogę tylko powiedzieć, że z pewnością wrócimy do tych zawieszonych inwestycji drogowych w poszczególnych miejscowościach, których planowaliśmy przyjąć zmiany do budżetu w miesiącu marcu na tej sesji, która się ze względu na pandemię koronawirusa nie odbyła. Gdy tylko otrzymamy te środki finansowe z budżetu państwa do tych inwestycji wskazanych przez sołtysów, radnych, przewodniczących zarządów, rad osiedli, tych odcinków inwestycji drogowych czy chodnikowych powrócimy. Dlatego bardzo serdecznie dziękujemy panowie parlamentarzyści, dziękujemy za tą inicjatywę, za to wsparcie
finansowe samorządów i powiatowego, i samorządów gminnych, i miejsko-gminnych, których reprezentujemy tutaj dzisiaj na tym dzisiejszym spotkaniu z mediami. Bardzo serdecznie dziękuję.